Dzień dobry, miło mi Państwa przywitać do mojego ogrodu, który znajduje się w Zalesiu Dolnym. To jest taka zielona część Zalesia, zresztą nie muszę Państwu mówić. Miło mi być gościem Festiwalu Pięknej Książki, który jest jedną z ciekawszych imprez piaseczyńskich. Jestem pisarką, zajmuję się pisaniem już od kilku lat, wydałam około 10 książek, przeważnie nie dla kobiet, ale też i duży album biografii malarzy polscy. Mam tłumaczenia na kilka języków, angielski, a nawet tak egzotycznych jak wietnamski. Ostatnią moją pracą, na którą jeszcze ciągle pracuję, jest trzecia trylogia, którą wiąże postać głównej bohaterki Renki Góreckiej. Pierwszą częścią była dziewczyna z kabaretu. Tutaj pokazuję, mam nadzieję, że to widać. Ta historia bardzo się podobała, pociągnęłam ją dalej. Druga część, koniec i początek, gdzie bohaterek już jest trzy. I akcja toczy się od 44 roku do maja 45 roku, czyli dnia zakończenia wojny. Ostatnia wydana część to jest jej drugie życie. To też kontynuacja części bohaterów dziewczyny z kabaretu, hrabiny i profesora Łańskiego, tym razem losy emigracji. Pracuję w tej chwili nad czwartą częścią tej książki. Akcja lata 46, miejsce akcji Polska Prowincja, gdzieś okolice Buzka Zdroju. Jest to powiązane bardzo żywo z wątkiem końca i początku. Tyle o mojej twórczości. Miło mi było gościć u Państwa w domach chyba, bo jak rozumiem będziecie to oglądać na komputerach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Zalesian, Piaseczynian i wszystkich moich czytelników bardzo serdecznie.